Skoro oglądasz ten materiał, to pewnie zacząłeś przygodę z GTA Online i nie wiesz co i jak. Ale spokojnie, od tego jestem ja, aby cię wytłumaczyć. Także ja jestem Shayson i zapraszam do oglądania. W GTA jest dużo biznesów, misji, zabaw, atrakcji, sportów czy wyścigów, na których możesz zarobić większe lub też mniejsze pieniądze. I pewnie chcesz wiedzieć, z których zarabia się więcej pieniędzy, ale wszystko po kolei, wszystko ci wytłumaczę w tym odcinku. Na początku zrób samouczek. Nie zajmuje on dużo czasu, a z pewnością zapozna cię z podstawowymi pojęciami na temat GTA, GTA Online i wprowadzi cię w świat Los Santos, które nie jest małe. Najlepiej zarabianie zacząć od misji, najlepiej takich, które są podwójnie premiowane. Listę, jakie akcje, jakie misje są podwójnie premiowane w danym tygodniu, znajdziesz na stronie Rockstar Games. Co tydzień są nowe, także miej się na baczności. Do tego warto używać telefonu, aby wkręcić się na tak zwaną szybką akcję, aby nie szukać ludzi do grania, tylko od razu dołączyć na sesję. Pozwala to zaoszczędzić sporo czasu i przyznam się, że sam tak się wkręcam na akcję, jak jest taka potrzeba. Jest to o wiele wygodniejsze oraz szybsze. Kolejnym bardzo opłacalnym sposobem na zarabianie gotówki jest robienie napadów. Obecnie są 3 rodzaje napadów, a jeżeli zrobimy wszystkie 3 rodzaje napadów, to z pewnością starczy nam na dobre biznesy i nie tylko jeden biznes. Czy warto robić napady u siebie? Tak i nie. Aby robić napady u siebie potrzebujecie albo ekskluzywnego mieszkania, bazy lub salonu do gier. Każda z tych nieruchomości sporo kosztuje, a na początku lepiej zaoszczędzić pieniążki na biznesy, a nie na napady. Kiedyś jak się dorobicie właśnie na tych biznesach, kupicie sobie mieszkanie, kupicie sobie siedzibę, bazę, salon i zrobicie te napady, a na początku polecam robić u kogoś. Najlepiej ze znajomymi, ale to wiadomo, nie zawsze się da. Warto wspomnieć, że za napady dostaje się nagrody, takie jak zrobienie ich za pierwszym razem, zrobienie wszystkiego po kolei, za zrobienie ich z tą samą drużyną lub najtrudniejsze osiągnięcie, geniusza zbrodni. Dostaje się za niego 10 milionów, ale kosztuje to mega dużo czasu i mega dużo wysiłku, ponieważ trzeba zrobić wszystkie napady z tą samą ekipą, nie ginąc na poziomie trudnym. Jest to do zrobienia, tam z tego duże pieniądze, ale jak wiadomo, nie każdy to ogarnie. Dodam, że zarabiać możemy również na publicznych sesjach. W jaki sposób? Na przykład dostarczając auta Simonowi, pomagając VIP-om, rabując sklepy, czy też pomagając prezesom. Ale może jednak skupimy się na pomaganiu VIP-om czy prezesom. Jak wiecie, prezesi prowadzą swoje legalne i nielegalne biznesy na sesjach, dostarczając zasoby, paczki czy auta, a następnie muszę je sprzedać. Ty możesz pomóc takiemu VIP-owi czy prezesowi? Dostaniesz za to kasę oraz punkty doświadczenia. Przykładowo, jeżeli prezes sprzedaje pewien bunkier, a ty mu w tym pomagasz, to przy sprzedaży dostajesz 70 tysięcy GTA dolarsów. Jeżeli pomagasz VIP-owi przy imporcie i eksporcie paczek, to dostajesz sporo punktów doświadczenia, czy za auta, czy za paczki. Plus, to 15 minut dostajesz premię za pomoc VIP-owi, za jego wożenie go, transportowanie, czy za pomaganie mu ogólnie. Standardowe 105,5 tysiąca, ta kwota może być większa lub też mniejsza, w zależności jak bardzo mu pomagamy. Chodzi tu o to, czy po prostu ginie, czy nie ginie. A propos VIP-ów, mamy tak zwane zadania VIP-a, misje VIP-a, tak to mogę nazwać, które odbywają się na sesjach publicznych. Podczas gdy sesja jest publiczna, jest tam trochę graczy, to odbywają się takie właśnie zadania VIP-a, które VIP sam odpala. Ma on z tego dużo kasy, a jeżeli my mu w tym przeszkodzimy, też coś z tego mamy. Oczywiście nie jest to jedyny sposób na zarabianie na publicznych sesjach. Dość często są też takie zabawy na publicznych sesjach, typu kto prędzej pojedzie, kto dłużej pojedzie bez wypadku, kto później otworzy spadochron, kto niżej poleci samolotem. Jest tego pełno. I oczywiście osoba, która jest na podium, na pierwszym, drugim, trzecim miejscu, dostają z tego sporą gotówkę. Warto jeszcze wspomnieć o tak zwanych próbach czasowych, które są dość często na sesjach. Polegają one na tym, że mamy albo motorem, autem zrobić wyścig tam w jakimś czasie, ewentualnie RC Bandito. Na takiej próbie można zrobić nawet 100 tysięcy, także warto je robić. Powiem wam tyle. Na początku nie wydawajcie gotówki na głupoty, na najlepsze bronie, najlepsze auta. Naprawdę, jak zarobicie tą kasę, to będzie pływać najdroższe i najlepsze auta, tak samo jak ja. Powiem tylko tyle, każde auto w GTA jeździ tak samo. Ewentualnie może szybciej, też wolniej przyspieszać, ewentualnie hamować. Inaczej może wyglądać, ale na początku nie jest tak istotne. Najlepiej zainwestować pieniądze. Gdzie, na co, po co? Subskrybuj kanał, aby nie przegapić najnowszego odcinka, który za niedługo się pojawi na kanale, którym wytłumaczę, na co najlepiej zainwestować pieniądze w GTA Online. Przerywając ten wspaniały poradnik, zachęcam was, abyście wbili na mojego Discorda, link macie w opisie. Jest tam parę kanałów. Takie jak moja ekipa, takie jak aktualności, cotygodniowe premie, rozmówki na temat GTA, szukanie do gier z różnych konsol czy tam platform oraz dwa kanały oraz parę publicznych, na których możecie rozmawiać sobie na tematy GTA oraz przeróżnych gier. Także link w opisie, zapraszam.
Także podsumowując odcinek, aby zarobić dużo pieniędzy, musimy dużo grać w misji na początku, robić misji, pomagać lipom. Jeżeli chodzi o misje, no najlepiej to podwójnie premiowane, ale to już mówiłem wcześniej. Powiem wam tylko tyle, musicie na początku zarobić 2,5 miliona, aby wejść w świat biznesów. A żeby dowiedzieć się więcej, subskrybuj kanał oczywiście. Także to by było na tyle w tym odcinku, jeżeli coś było niejasne, coś nie tak, to pisz w komentarzach. Może ja, może ktoś ze społeczności ci odpowie. Zachęcam do przeczytania opisu, ponieważ tam znajduje się sporo przydatnych linków. Subskrybuj kanał, aby być na bieżąco. Oceń film łapką w górę lub łapką w dół, jeżeli ci się odcinek podobał lub też nie. I pamiętaj, GTA to nie tylko pieniądze, ale też dobra zabawa. Także zrób sobie czasami przerwę od zarabiania i zrób coś szalonego. Dzięki za oglądanie, mówi do was Jason. Na razie, cześć.